Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy może mi się uda to powiększyć trochę. O, proszę bardzo. Mamy księżoszka w pełni. I co? I proszę zwrócić uwagę. No jest piękny. Świeci bardzo mocnym światłem. Nie wiem, czy to będzie cały czas widać, ale sobie go chwilę potrzymamy w kadrze, bo jest prosto nad drogą. To tak na gorąco materiał o księżycu. Słuchajcie, on jest na wysokości, nie wiem, zaraz niech policzę, tu będzie 45, to niech będzie, że on jest na wysokości 1 trzeciej nad horyzontem, wielki, piękny. Zaraz nam zniknie z kadru. Jakieś 15 stopni, no i już nam zniknął, ale może jeszcze wróci. Jest gdzieś 15 stopni nad horyzontem, tak na oko. A słońce już zaszło, już jest za horyzontem. I tak jak zadałem wcześniej takie pytanie, jak to jest możliwe, że księżyc, że możemy widzieć księżyc w pełni, kiedy słońce jest za horyzontem, czyli między Ziemią a księżycem. Między księżycem a słońcem znajduje się Ziemia. O, znowu zaraz wróci może. Jest! Ziemia jest pomiędzy nimi. Przynajmniej powinna rzucać cień widoczny na księżyc. Jeżeli już przyjmiemy te brednie NASA o tym, że promienie się zbiegają, to powinien być jakiś malutki cień taki na środku księżyca, albo z boku, albo gdzieś, gdzie akurat Ziemia rzuca cień. No, ale nie ma. I teraz tak. Ja zadałem to pytanie, jak to jest możliwe, że widzimy księżyc w pełni, kiedy on jest oświetlony z boku. O, znowu jest, za mostem będzie, proszę bardzo. I oczywiście zostałem zgaszony przez wszystkich wielkich znawców zagadnienia. Przepraszam, wiało. Przez wszystkich znawców zagadnienia, że to prosta geometria. Prosta geometria to jest wiązanie sznurka. A tu nie ma prostej geometrii. Tutaj jest po prostu geometria i geometria w żaden sposób nie wyjaśnia tego zjawiska. Także to tak na marginesie. Ktoś mi ostatnio napisał, że księżyc... Ja też to zaobserwowałem, że jak się patrzy na księżyc w pełni, albo jak się patrzy na księżyc w tam pierwszej kwadrze, drugiej, ten cienki rogalik, czy jakoś tak, to brzegi księżyca, czyli cały ten obwódka jakby, ten zewnętrzny brzeg księżyca, zawsze jest idealnie gładki i zawsze jest no taki idealny. A jak się patrzy na cień, który jest na księżycu i wbrew pozorom nie jest to cień Ziemi, nigdy. To jest niby cień, który rzuca księżyc inaczej. Jest to niewidoczna część księżyca, która pozostaje w cieniu, czyli nie została oświetlona przez słońce. Więc brzeg tej pomiędzy cieniem a jasną częścią księżyca jest zawsze taki poszarpany, bo tu widać tam kratery są i te kratery rzucają cień i takie tam różne. Tak, no tak rzucają, tylko pytanie, dlaczego nie widać nigdy jakby kraterów z boku, tam gdzie księżyc przestaje być księżycem, a zaczyna się przestrzeń kosmiczna. Wiecie, no na obwodzie też powinien być poszarpany na obwodzie, bo kratery widziane z boku powinny dawać jakieś tam nierówności, nie? Szczególnie, że on nie ma atmosfery. No, jest w atmosferze ziemskiej, jak to mówią naukowcy z NASA, ale swojej atmosfery nie ma. Chmury niczego nie przesłaniają. Ma piękną krzywiznę. No, straciliśmy go chyba, a może jeszcze go odzyskamy. On tutaj się pięknie razem zna. W ogóle teraz to już taką głupotę szczelę, ale jak byłem dzieciakiem, to się zawsze zastanawiałem, jak to jest. Jedziemy samochodem, a księżyc się posuwa razem z nami, jak jest z boku gdzieś tam, bo jak jest przed nami, no to o, zaraz będzie znowu. Nie będzie. Jest! Ile razy można upolować księżyc za jednym razem? Dobra, pozdrawiam serdecznie, po co przedłużać. To tak, zastanówcie się nad tym księżycem jeszcze.
nie chodzi o to, żeby odkrywać nowe prawa przyrody i zgadywać, jaki jest księżyc, czym jest. Na pewno nie jest tym, za co się go uważa w świecie nauki. Coś jest nie tak z księżycem. Na pewno po tej ciemnej stronie księżyca już Chińczycy produkują bimber, a może nawet sadzą ryż już teraz. No tak, to pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I gdy księżyc świecił na niebie,